Mają nadzieję, że im się polepszy. To jest okręg bardzo biedny, w ogóle zaniedbany przez rząd od kilku lat. I mam nadzieję, że mi się uda załatwić jakieś inwestycje dla nich. To jest jeden z powodów, dlaczego jestem w ogóle tutaj w Ameryce. To jest pierwsza taka moja tura jako senator, jako minister, żeby po prostu troszkę zbadać, poznać troszeczkę Polonię i zobaczyć, jak będziemy mogli współpracować. Druga rzecz, co powiedział pan prezes, to jest to, że moja kandydatura to powiedzmy taki gest do Polonii, że mnie się nie udało ostatnim razem. Teraz fundusze na cele Polonii przechodzą z MSZ-u do Senatu. Ja się zapisałam do komisji, właśnie, która będzie współpracować z Polakami za granicą. I dla mnie to nie chodzi o to tylko, żeby pomóc mojemu okręgu, ale ja czuję z rozmowy z Polakami za granicą, z Polonią, że oni by chcieli być włączeni jakoś w życie Polski. I vice versa, bo Polacy też, mi się zdaje, by chcieli być bardziej związani. Prezes Kaczyński powiedział, że będę, powiedzmy, takim ambasadorem z ziemi suwalskiej do Polonii, do świata. Ja mi się zdaje, że ja nie chciałam tego ograniczyć, że tylko do mojego okręgu. Ja chciałam coś naprawdę zrobić do Polski.